Uczestnictwo w takim szkoleniu na temat wolontariatu w bibliotece jest bardzo potrzebne. Jest to bardzo fajna forma, gdzie mogą się spotykać bibliotekarze z całego regionu, dzielić się doświadczeniami, a tą wiedzę, którą zdobyłam dzisiaj, będę mogła zastosować w poszukiwaniu wolontariuszy, którzy bardzo przydają się w pracy bibliotekarskiej. Ja już korzystałam z doświadczenia i pracy wolontariatu, ale po dzisiejszym szkoleniu wychodzę o wiele bogatsza. Wolontariat to sprawa przyszłości dla bibliotek i potencjał, z którego na pewno trzeba skorzystać. Dzięki szkoleniu, na którym byłam, dowiedziałam się, w jaki sposób pozyskać wolontariusza do biblioteki. Dowiedziałam się wszelkich aspektów prawnych dotyczących wolontariatu, w jaki sposób wygląda opieka nad wolontariuszem. Szkolenie na temat wolontariatu jest bardzo ważną sprawą, bo często pracujemy w danych placówkach, a nie wiemy, jak do tego podejść. Nasz wolontariusz jest bardzo potrzebny przy pracy w bibliotece. Także nasze szkolenia dzisiejsze są bardzo owocne. Duże doświadczenie osób, które już tu wykładają i które proponują jakieś nowe rozwiązania, propozycje, gdzie szukać, jak szukać wolontariusza. Od jakiegoś czasu myślałam właśnie o tym, żeby podjąć współpracę z wolontariuszami w swojej bibliotece. I to szkolenie wyjaśniło mi też dużo wątpliwości, z jakimi borykałam się. Szkolenie pozwoliło mi uporządkować wiedzę na temat współpracy biblioteki z wolontariuszem. Dzięki szkoleniu poznałam aspekty prawne, które pozwalają na współpracę z wolontariuszem w bibliotece.